Cześć, mam na imię Asia. Witam Was na moim hafciarskim kanale. Jak się macie? Jak się macie? Mrozy już minęły. Nie wiem jak u Was, ale u mnie czuć wiosnę w powietrzu. Zdecydowanie. Kawkę dopijam. Tak, zdecydowanie czuć wiosnę w powietrzu. Zrobiłam dzisiaj sobie obchód po ogrodzie, mam wszystkie narcyzy, żonkile, wszystko już wychodzi pięknie z ziemi, więc aż się chce więcej działać. Przychodzę dzisiaj do Was z takim małym update'em hafciarskim. Pokażę Wam, nad czym pracowałam, co do mnie przyszło, co przybyło w moich zapasach na emeryturę. No i co? Przechodzimy. Zaczynamy. Oczywiście popełniłam start. Jest to Dimek. Czekajcie, wyciągnę go. Wyciągnę go z tej szeleszczącej folii. Jest to zestaw od Dimensions. Bardzo stary zestaw, który udało mi się kupić. No i musiałam go zacząć. Jak widzicie, zaczęłam od tej części tutaj z misiem. Cudnie się go haftuje. Haftuje na AIDzie zestawu. Myślałam przez chwilę o podmianie materiału, ale jednak czemu nie? Będzie fajnie na tej AIDzie. I tak, mam chyba jakieś 6%. 6. Jakoś tak. Coś koło tego. Haftuję oczywiście z XSD. Przy pomocy XSD. I co? No i cudny będzie, nie? Cudny będzie ten hafcik. Tak, nadal rysuję kratkę, nadal rysuję, używam długopisów Friction, nie mam z nimi problemu, z tym, że ja je spieram. Nie traktuję ich tylko żelazkiem, ja je spieram. W ogóle ostatnio dużo się gada o tych niespieralnych, ale niespieralnych rzeczach. Powiem Wam, że dużą różnicę chyba też robi jakość wody, bo u mnie akurat mam strasznie miękką wodę i wiem, że na przykład cienkopisy czy długopisy, które ja u siebie spieram bez problemu, koleżanki w Polsce miały problem w ogóle z prać, więc testujcie wszystko najpierw sami, bo wiecie. Kolejna rzecz to koliberek. Czekajcie, Wam go tutaj ten wyniosł. Koliberek. Da mi się go w ogóle ściągnąć? Z Q-Snapa? Czy nie? O Jezu. O matko. Może Q-Snap dosyć twardo idzie. Poliberka mam tyle. Mam już ponad 60%. 67 chyba. Ostatnio dohaftowałam właśnie całą tutaj tą część i wypełniłam to, co tutaj nadal brakowało. No i co? No. Śliczny będzie. Nie chcę nic mówić, ale no może w tym roku go skończę. Może tak, może nie. Zobaczymy. O. Kolimerek. Kolejna rzecz. Kolejne ptaszysko. No, kolejne ptaszysko w tym roku. Kolejne ptaszysko, które dostało trochę mojej uwagi, to Paw. I w Pawiu doszedł cały ten kawałek. Nie wiem dlaczego, ale dość ciężko mi się na nim pracowało teraz. Więc po 3 dniach stwierdziłam, że nie. Poczekaj trochę dłużej. I jakoś nie wołał mi aż tak. A wiecie, jak to jest. W ogóle w tym roku mam takie jakieś
takie jakieś plany, znaczy plany bez planów właśnie. Wszystko jest bez planów. Nie mam, nie robię żadnych sali, nie zapisywałam się na żadne zabawy. No oczywiście dzięki Kaśka. Pamiętałaś, zapisałaś mnie na samplerownię, ale to akurat samplerownie, na samplerowni są takie zabawy bez takiego nacisku, mi się wydaje. Tak jakoś inaczej. Ogólnie ten rok jest rokiem dla mnie, moim dla mnie, więc chyba na pewno to zauważycie. Kolejna rzecz, nad czym ja jeszcze pracowałam w tym roku, co? Znaczy się w tym roku, no tak, w tym roku. O! Muszę odłożyć zakupy. Czy tutaj są koty? Nie, tu nie są koty. Tu jest koto. Tu jest koto, który siedzi pod drzwiami. Teraz pytanie za 100 punktów. Co mi się tu stało? Nitka mi wyszła w zamek. No masakra. Dobra. Dajemy radę. Gdzie ja mam okładkę od tego zestawu? Okładka jest w moim zeszycie z projektami. Więc pokażę wam tylko zrzut z sagi. Zobaczycie, jak on wygląda, bo to jest jeden z dymków, które nie są ogólnie bardzo znane. Ale są bardzo przyjemne. To jest taki dymek. Takie drzwi i rudy Leoś. I tutaj na drzwiach wypisuje się nazwisko swojej rodziny. Ale ja chyba nie będę tego robić, tylko napiszę Home Sweet Home albo coś takiego. Więc to jest taki oto dymek. Ile mamy? Mamy 26%, malutko. Ale to jest taki fajny, taki hawcik. Taki bez pośpiechu, taki gdzieś tam na dole, jak mam parę minut pomiędzy robieniem jakichś prac domowych. Parę niteczek. Parę krzyżyków sobie zrobić. Bardzo przyjemne. Oczywiście podmieniłam Aidę na 16. Bo tej 18 to już nie ruszę nigdy. Dobra. Tą nitką, która tam utknęła w zamku, się zajmę później. To moja. Kolejna rzecz, którą haftowałam, to... Więc co, no przynosiłam tyle rzeczy tutaj. I wszystko mi teraz spadło na podłogę i się rozsypało, bo miałam taką kubkę ładną poukładaną. Kolejna rzecz, którą zaczęłam. Zaczęłam na takiej Aidzie plastikowej. Chyba już po zarysie możecie wiedzieć, co to jest. To jest stary zestaw Dimensions. To jest taki kot. To jest taki kotek. I w tym zestawie oczywiście mamy nitki, mamy Aidę plastikową. Ja sobie ją zostawiłam. Użyłam swojej białej na razie. Nie wiem w sumie dlaczego, ale... No ale tak jakoś wyszło. No w sumie ona ma dużo jasnych kolorów, także myślę, że biała. Biała będzie ok. I dlaczego mam tu nic DMC? Co jak co? Ale z tych zestawów jestem najmniej zadowolona. Bo zobaczcie, jakie długie są te nitki. No przecież to jest masakra. Tam wystarczyło zaledwie na paręnaście krzyżyków i co? No to jest tragedia, jakie krótkie są te nitki. No nie popisali się. No a ja nienawidzę już haftować krótkimi nitkami. No to była dla mnie męka. No i sobie wzięłam. Dobrałam DMC ze swoich zapasów. A oryginalne nitki. No zobaczcie, jakie to są króciutkie
Maluchy, no co z tym zrobić? Zanim to. Zanim się rozpędzisz z tymi krzyżykami, to już czenitkę kończyć. Z masakra. No. Także ten. I tu mamy kuta. Kuta z ptaszkami. Mam jeszcze z tych zestawów. To są właśnie nitki z tego zestawu. Takiego zająca z marchewami. I mam jeszcze ptaszki. I myślę, że może te ptaszki na konkurs ptaszkowy. A żeby było jeszcze... Aha, jeszcze jeden z tej samej serii. Taki kojot. I tak sobie, o. O, tak sobie tu żyją. I ja sobie będę podmieniać te nitki na dance. Bo ja nie mam się zamiaru męczyć. To ma być przyjemność z wyszywania, a nie męka. Dlatego też tak. O. I tu mamy kocie. Kocie się haftuje. Czy ja coś jeszcze haftowałam? Tak. Mam jeszcze jeden start. A co? To jest start. Taki start dla startu, ale ja je będę haftować troszkę później. Również wam pokażę nasadzę, co to jest, bo one są przepiękne. Są po prostu przepiękne. Ja je zobaczyłam jakiś czas temu na Instagramie. To są stare dymki, bardzo stare dymki. Tych nawet nigdzie nie widziałam w sprzedaży. Jeszcze na nie nie trafiłam. Przez tyle lat moich poszukiwań starych dymków na nie nie trafiłam. Co prawda mam chyba tego Mikołaja w innym buklecie, ale no ten aniołek jest po prostu boski. Jest jeszcze w tym zestawie, są jeszcze takie aniołki tutaj, o. Taki aniołek i takie Mikołaje. I ja się zakochałam w tym, w tych Mikołajach i w tych aniołkach. I ja widziałam kiedyś te aniołki u kogoś i tak mi się podobały. I potem gdzieś mi zniknęły z Instagrama, nie mogłam ich znaleźć. I potem znalazłam je znowu. I jak już je znalazłam znowu, to już mówię nie, koniec, kropka. I ja już zaczęłam sobie tego aniołka. Tak jak sobie uszykowałam, to sobie zaczęłam. I raczej na pewno zabraknie mi brązowej kanwy, plastikowej, żeby je wszystkie wyszyć. Więc, a że mam takich prac w planach dużo, znaczy bardzo, bardzo mi się podobają takie te ozdoby, więc na pewno będę ich sporo haftować w tym roku. Już napisałam do moich Mikołajek w listach, że wszystkie beżowe, brązowe kanwy plastikowe biorę. No, na pewno się będę musiała uśmiechnąć do Natalii. Znowu o jakieś zakupy. Oj, czekawki. A teraz? A co teraz? Teraz to ja wam pokażę to. To, co uszykowałam sobie. Użykowałam sobie parę zestawów, to znaczy zestawów. Kupiłam ostatnio parę wzorów od Jardin Privé i od razu je skompletowałam. W sumie to wyciągam sobie wszystkie swoje DMC, wszystkie pudełka z szafy, żeby skompletować jeden wzór. To właśnie te aniołki. A jak już skompletowałam te aniołki, nie miałam czasu schować tych pudełek. I one to sobie stały koło biurka. A jak stały koło biurka, no to może jeszcze to skompletuję. No to może jeszcze to. A może jeszcze tamto. I tak wczoraj się zmusiłam do schowania tych pudełek, żeby już więcej nie kusiły. Po prostu. Więc. Był kiedyś taki wzór. I to był mój pierwszy wzór na Etsy dodany do koszyka, na który się śliniłam po prostu. O Jezu, jak on mi się podobał. I potem go nie było, bo on był papierowy wzór.
Ja się kapnęłam w zeszłym tygodniu, że Żart Impreza sprzedaje też PDF-y. To jest ten wzór. Nic szczególnego, ale mi się strasznie podobał to zawsze. To jest taki alfabet z domkami. No jest przepiękny. I wiecie co, i wcale te wzory od w PDF-ach nie są drogie. Są naprawdę naprawdę są fajne, bo i są świetnie wydrukowane, świetnie zaprojektowane, bardzo przejrzyste. Można kupić je w czarno-białej wersji, jak i kolorowej. I poszalałam trochę. Kupiłam sobie właśnie ten wzór alfabetu. Mam tutaj do niego Muranów kropeczki, jasne zielone. I nici już też gotowe. Drugi wzór od Jardine Privé właśnie to te ptasie. Te ptasie są boskie. Jest to 12,5 roku. Był to sal na Instagramie, ale ja się nie zapisuję, nie zobowiązuję się do niczego. Do żadnego haftowania co miesiąc i tak dalej. Więc będę go haftować, jak przyjdzie mi ochota. Bulinki już mam gotowe. Materiał też gdzieś miałam. Hello. Wzięło go. Chyba wczoraj przypadkiem wsadziłam z powrotem do szuflady. No nic. No nic. Damy radę. Czy coś jeszcze? Tak. Jeszcze jeden haft uszykowałam. Uszykowałam paradę. Edyta ją wyszyła. I po prostu mówię, no nie. Biorę się za nią. Nie ma tu tamto. Cudna jest. Po prostu jest cudna. Uwielbiam te wzory od Cottage Garden. I no może oprócz tych bałwanów zeszłego roku, przyznajmy, szczerze, nie udało im się. Więc mamy nitki na paradę również gotowe. Mam tutaj kawałek. Co to jest? To jest chyba Britney. Farbowana na ciemne szare. Mam już zaznaczone, gdzie je zacząć. A co? A jak? No nie? Jak się chce, to trzeba zaczynać, a co? Później się będzie kończyć. A teraz może pokażę wam, bo to już chyba wszystko na razie. To na razie wszystko, nad czym pracowałam, co haftowałam. A teraz pokażę wam, co nasz kolega listowy przyniósł. Listowy się spisał. Listowy się spisał, tak. Najpierw pokażę wam zdobycze facebookowe. Ok? Do zdobyczy facebookowych. Świetna okazja. Wzorek. Mirabili. Niedostępny już. Znaczy się, już nie ma go w druku. Bardzo mi się zawsze podobała ona. Bardzo. Ona jest tylko bardzo podobna do Stargazer. I ona jest liczna, prześliczna. Wzorek w bardzo dobrej kondycji. I tak dalej. Bardzo się cieszę z tego wzoru. Razem z tym wzorem pani miała Lavender Lace. No to też ją wzięłam. A co? Niech leży i czeka. Nie? A może ją. Bo nie wiem, czy bym ją haftowała, ale może ją odsprzedam albo gdzieś ją kiedyś na jakąś nagrodę czy coś. I również pani miała
materiał od Picture This Plus. To jest pół metra kaszelu 28 cm z nitką. No, no, on jest po prostu piękny. To jest piękny materiał. Ja wiem, że sobie sama mogę próbować, ale ten materiał był po prostu za no, mniej niż ćwiartkę swojej ceny, więc no, grzechem by było nie wziąć. I jest przepiękny. Przepiękny kolor. Chyba właśnie na filmie ma taki najlepiej widać kolor, bo próbowałam robić zdjęcia i jakoś nie wychodziło. I jeszcze jedna facebookowa znaleźć. Konie. Konie. Widzicie konie? Widzicie konie. Konie od Dimka. Zimowe. Również już nie ma ich w sklepach, chociaż chyba był to druk zrobiony na ten rok. Bo gdzieś mi mignęło białe opakowanie. Więc koniki. No oczywiście. Wszystko w komplecie. Piękny zestaw. Piękne zwierzęta. Jak na razie nie zaczynam. Jak na razie idzie na emeryturę. A teraz może resztę zakupów, co? Co mi przyszło? Przyszło mi za... O nie, widzicie. Aha. Jeszcze jedna zdobycz facebookowa. Santa. Cudny Santa. Uwielbiam go. Czaiłam się na niego już dłuższy czas i udało mi się go trafić. A zakupów z Raz, Dwa, Trzy Stitch. Zakupów z Raz, Dwa, Trzy Stitch dokupiłam sobie dwa Q-snapy. Tutaj wam pokazuję, znaczy się tylko po jednej sztuce, ale ogólnie kupiłam dwie sztuki tego, dwie sztuki tego. Kupiłam sobie Q-snapy 11 i kupiłam sobie zestawy do przedłużenia ich na 14. Bo tak mi czasami fajnie pasują, że sobie złożę 11 z jednej strony, 14 z drugiej strony i to tak fajnie ten. Tak więc Q-snapy. Co tu jeszcze przyszło? Przyszły wzory, wzór od Plum Street Samplers. Te dwa też śliczności, takie zimowe. Z pierdolonkami oczywiście, znaczy no nie, zimowe i jesienne. Ciekawe kiedy będzie wiosna i letni. Na pewno muszę je też dorwać. I do tego taka chałupka świąteczna. No jest liczne. Bardzo fajnie ten wzorek to wygląda. Bardzo mi się podoba. Więc mamy wzorki Plum Street Samplers. Co tu jeszcze było ciekawego? Był jeszcze Mill Hill. Latarnia morska. Też już długo, długo był na liście chciejów. Więc go mamy. I kociaki. Kociaki, dynie. A w ogóle to jest taki fajny guzik. Dopiero się kapnęłam teraz, że tu jest taki fajny guzik. Gdzie on jest? O, tu jest, tu się ukrywa. Rudy kot. Bajerancki guzik. Super. Super, super, super. I to by było na tyle z Raz, Dwa, Trzy Stitch. Ale żeby nie było, no to mamy jeszcze The Nimble Thimble. Ogólnie ten sklep ma teraz bardzo dużo wyprzedaży, bo Chris robi, że tak powiem, czystki przed inwenturą. To przyszło do mnie tydzień temu. Leci do mnie teraz druga paczka. Chyba właśnie listowy ją przyniósł. Czekajcie. Tak, tak. Właśnie przyszedł listonosz. Z drugą paczką. Poczekajcie. Jezu. Jezus. Nożyczki mi spadły. Och.
przyszedł właśnie z drugą paczką. Znaczy się, będzie jeszcze jedna. Będzie jeszcze jedna, ale to będą te domki z Cottage Garden Samplings, które kupujemy. Mamy na takim autoship na programie i one co miesiąc same do mnie przychodzą. Wiem, że w nich będzie jeszcze parę rzeczy, bo parę rzeczy się nie zmieściło do dzisiejszej paczki. Ale zacznijmy od tej, co? Zacznijmy od tej. A resztę wam pokażę później. Mamy guziczki. To jest zestaw dla Marzeny. To jest zestaw od Shepherd's Bush. Takie serduszko z hardangerem. Tutaj niezbyt dobrze widać. Ale i to jest cały zestaw. To są nitki. Wzór, oczywiście materiał, organizer. Wszyściutko, wszyściutko. Mielchilek promocyjny. Bardzo śliczny. Bardzo fajny. Co tu dużo mówić? Można sobie cztery małe wyszyć z niego. Taki był w sumie mój pomysł, żeby zrobić z niego cztery małe zawieszki. Zamiast jednego dużego mielchila. Zobaczymy. To jest w sumie kupione dla ramki. Nie wyszywałabym chyba tego tak jak ma być, ale ramka jest śliczna. Ramka jest śliczna i fajne są guziczki, więc coś z tego wymyślę. Również okazyjne. Taki mielchil z praniem wiedźmy. Bardzo fajne kolorowe. Fajne kolorki. Takie żywe. Kolejny wzór. Dawno się czaiłam na te Stefany, ale były dość drugie. A że teraz były w promocji. No to co? To Grażyna nie miała nic do gadania, nie? Takie fajne Stefanki. Kolejny mały wzorek od Plum Street Samplers. Tak jak mówiłam, bardzo mało mam wzorów od Plum Street Samplers. Ostatnio właśnie pisałam listę do Mikołaja na kalendarz adwentowy i mam bardzo mało wzorów, czyli no muszę się teraz trochę chyba powstrzymać i więcej nie kupować, żeby Mikołajowi zadanie nie utrudnić. Kolejny Mikołaj. Kolejny Mikołaj z serii Plum Street Cottage Garden Samplings. To był bodajże sprzed dwóch lat. Mikołaj, no boski jest. Boski jest. I te Stefany. I te ptaszki. No. I tu królajc nawet siedzi. Cudny jest. I dobrze, że schowałam to pudło z TMC, bo bym chyba zaraz go kompletowała. No i że będzie konkurs pszczeli, no to tak mi wpadł w oko. Wzorek od Shepherd's Bush. Be of Good Cheer. Tylko z tą różnicą, że w tym wzorze zamiast tego guzika flagi Stanów Chris postarała się o guzik United Kingdom. Także super bajera ekstra. Takie fajne guziczki w komplecie. I jeszcze jedna rzecz. To jest mały zestawik, również z materiałem, taki drewniany domek. Taki drewniany świąteczny domek. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, świetnie wykonany. Tu są wszystkie części tego domku, żeby sobie poskładać. Guziczki również są, takie mini piękne serduszka. Także to by było na tyle z tej paczki. A dzisiaj przyszło. Co to przyszło dzisiaj? Sama nie wiem dokładnie, bo wczoraj rozmawiając z Chris, ona mówiła, że część
wyślę mi dzisiaj, a część z właśnie z domkami. Czekajcie, muszę wziąć takie porządne nożyczki. No i ja dokładnie nie wiem. Więc będzie surprise. Muszę tylko sobie tak tutaj trochę. Pozaklejała mocno. Dobra. Dobrze, no. Otwieramy. O, liścik. Aha. Super. Pięknie. Bardzo fajna. Bardzo przyjemna. Jak Chris zawsze dołącza jakiś liścik, ręcznie napisaną notatkę, czy jakiś mały wspominaczek. Drugi zestaw. Dla Oli. Brakujące guziczki. Znaczy drugi komplet guziczków. Hands on design. Resting with face. Bardzo fajny wzór. Bardzo mi się one podobają ogólnie jak wszystkie wzory hands on design. Uwielbiam wzory hands on design. Konewka drewniana. Bajer. Po prostu bajer. Śliczna. Dwa brakujące domki dla dziewczyn. I tu jest... Aha, tu jest moja ramka. Nigdy nie miałam oryginalnej ramki Milhila. Na Milhila. I właśnie Chris zrobiła promocję na Milhilach, na ramkach i tak dalej. I zakupiłam od niej ten zestaw. Piękny, świąteczny Milhil z kardynałkiem. No jest śliczny. To serduszko ze starej kolekcji jeszcze. Jest piękne, ręcznie malowane. Ależ on jest śliczny. I do tego ramka. Ale fajnie. Cieszę się bardzo. Moja pierwsza ramka do Milhili, taka prawdziwa ramka do Milhili. Mam jakieś tam, wiecie, takie z marketu, ale no. Ale co? Śliczności. Ale mi się podoba. I to by było chyba na tyle. Wszystkie moje zakupy i nie tylko moje. Bo przecież trzech domków sama nie wyszyję. No. Wszystkie moje zakupy na razie, jak na razie widzicie, wszystkie moje hafty. Dużo pracy miałam w tym tygodniu, mojej zawodowej pracy, która tak czasami się tak skumuluje, ale dużo było pracy, ale wszystko zrobiłam już, co miałam zrobić. I co? I miłego haftowania. Do końca miesiąca mam zamiar, tylko wiecie, haftować ile się da. A w lutym dzieci mają ferie. Ale cały czas tylko tydzień. Dzieci mają tydzień ferii u nas. No to też będzie bardzo, że tak powiem, bardzo zajęty tydzień, bo mamy zaplanowanych parę rzeczy do zrobienia z dziećmi, no ale za to będą długie wieczory, bo nie będzie trzeba się rano szybko zrywać, żeby wszystkich wyszykować do szkoły, więc też będzie chyba raczej więcej haftowania, coś mi się wydaje. Mam jeszcze trochę szycia do zrobienia. Mam, że tak powiem, no mam gotowych parę, skrojonych parę rzeczy, które muszę zszyć. I tak sobie myślę, a nie powiem wam. Wyczekujcie filmu w lutym. A w lutym będzie film z niespodzianką. O. Tak więc.
miłego dnia, dużych osiągów chciarskich i do zobaczenia w lutym. Trzymajcie się. Pa, pa.